Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Łączę się dzisiaj telefonicznie z panem Krzysztofem Balińskim, byłym ambasadorem Polski w Syrii, autorem takich książek jak Polska czy Polin oraz Ministerstwo Spraw Obcych. Kilka dni temu odbyła się uroczystość zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim. Już po raz 15 zapoczątkował to prezydent Lech Kaczyński. No i tym razem prezydent Andrzej Duda wygłosił takie przemówienie, w którym powiedział, że już mamy tutaj Polin, nawiązał również do statutów kaliskich. No i to przemówienie takie było bardzo nawiązujące do tego, czym jest Chanuka. Mówił o tym, że jest to naród wybrany. No tak właściwie by się wypowiadał, można by było pomyśleć, jakby był rabinem. Jakby to pan skomentował? Pani doktor, jeżeli pani pozwoli, jeszcze dodam, że prezydent po raz kolejny już próbował nam mówić, że w nas wszystkich płynie żydowska krew, ale to już tak na marginesie. Jeśli chodzi o to hasło całego tego wydarzenia medialnego w kancelarii prezydenta, to jest Polin, to ja miałem w związku z tym takich kilka refleksji. Pierwsza refleksja to to, że gdy prezydent Andrzej Duda wypowiadał się na temat Tory, na temat judaizmu, na temat święta Chanuki, to widać było, że jest od chyba już dłuższego czasu szkolony intensywnie, albo innymi słowy można powiedzieć, że uczęszcza regularnie na lekcje religii mojżeszowej. Ponieważ po prostu widać, że jest to jego najbardziej, że tak powiem, największe hobby. Proszę pana tym zauważyć, że gdy wymawiał słowo Polin, to wymawiał to z bardzo takim wyuczonym, doskonałym akcentem. Polin. A ponieważ jest to człowiek znany z tego, że jest po prostu, jeśli chodzi o sprawy językowe, no typkiem raczej mało zdolnym, to znaczy, że poświęcił wymowie hebrajskiej no naprawdę dużo czasu. W każdym razie druga refleksja to jest taka, że wiemy, dlaczego prezydent nie ma nigdy czasu na spotkanie na przykład z Polonią, czy Polakami za granicą, czy Polakami żyjącymi na Litwie. Natomiast bardzo dużo poświęca czasu na spotkanie z rabinem Szudrichem. No i kolejna refleksja, to już refleksja oczywiście katolika, bo takim jestem, że nic nie słyszeliśmy na temat tego, że to jest, że wkroczyliśmy w Adwent, że to był pierwszy dzień Adwentu, że jest coś takiego jak świece adwentowe, nie tylko świece chanukowe. I krótko mówiąc, po prostu miałem wielki dysonans poznawczy, że prezydent interesuje się religią, wyznaniem kilkutysięcznej gminy żydowskiej w Polsce. No i jeszcze jedna sprawa. Przecież w tym samym czasie, kiedy prezydent zapalał chanukowe świece, to na placu przy Pałacu Kultury była prezydent Trzaskowski, wybudował wielką kilkunastometrową chanukę, chronioną zresztą przez policję państwową, a chanukę tą inaugurowała gmina Chabad Lubawicz. To też jest ważne. Na ten temat można by dłużej mówić, ale nie mamy na ten temat czasu. I druga, kolejna refleksja, już związana ze statutem kaliskim. Gdy miała miejsce, nazwijmy to tak wprost, rozprawa
z organizatorami demonstracji w Kaliszu, to w komentarzach do tej całej akcji status kaliski praktycznie uznawano za świętą księgę. I Olszańskiego, czy już nie wymieniam nazwisk, w każdym razie głównego organizatora tego happeningu, bo to był tylko i wyłącznie happening z innego, oskarżono przede wszystkim za to, że sprofanował kartkę z tekstem statusu kaliskiego. A więc popełnił zbrodnię. I za tą zbrodnię go oskarżono. Proszę zauważyć, że w tym samym czasie nikogo nie oskarżono na przykład o to, że darł publicznie Biblię. Mhm. Pamiętamy incydent z Nergalem. Nikogo nie oskarżono, czy nie osadzono w areszcie za to, że profanowali krzyż w jakimś teatrze warszawskim. Nie wsadzono do aresztu na przykład pań ze strajku kobiet, głównie mówię tutaj o pani Lempart, która podpalała kościoły, czy próbowała podpalić kościoły. A więc okazuje się, że świętością w Polsce nie jest Kościół, nie jest Ewangelia, nie jest nasza wiara, ale statut kaliski. I jeszcze raz, tutaj też jak taka refleksja się nasuwa, że zarówno prezydent, jak i totalna opozycja bardzo dużo mówią o aspekcie świeckości państwa, o tym, że Kościół w Polsce ma zbyt wielką władzę, wielki majątek i tak dalej. A w tym samym czasie, gdy prezydent zapalał hanukowe świece, Hołownia, czyli kandydat na prezydenta w przyszłości, mówił, że jeżeli nawet jednemu dziecku nie podoba się w klasie krzyż, to taki krzyż w klasie szkolnej należy zdjąć. I tutaj też nie słyszeliśmy ze strony prezydenta Andrzeja Dudy żadnego komentarza do tej wypowiedzi. Krótko mówiąc, ta afera ze hanukowymi świecami i afera ze świętą księgą, czyli statusem kaliskim, też jakby wywołuje u mnie refleksję, że we wszystkim tym chodzi rzeczywiście o to, żeby Polska była Polin, albo o to, żeby sfinalizować projekt budowy Polin. Oni nawet tego nie ukrywają, na przykład w kontekście tego happeningu w Kaliszu, jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, no co tu dużo mówić o wiadomym pochodzeniu, powiedział takie słowa odnoszące się do świętości statutu kaliskiego. U nas w domu statut kaliski zajmuje poczesne miejsce. To nasze dziedzictwo, tożsamość, duma, zdobi nasze ściany. Paląc go, wypala się nasze jestestwo. Przecież te słowa, tylko w inny sposób, inaczej sformułowane, wypowiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie ceremonii hanukowej. Prezydent powiedział podczas ceremonii hanukowej, że ten przywilej jest symbolem obecności Żydów w Polsce, tak powiedział. No właśnie, powiedział mniej więcej to, ale ja ten cytat przytoczyłem w kontekście statusu kaliskiego, więc to, że prezydent nawiązał swoim wystąpieniem do statutu kaliskiego, jest po prostu wyrazem jego credo ideologicznego, religijnego w kwestii właśnie Hanuki, kwestii Polin i tak dalej. I jeszcze jedna refleksja, no jedna z kolejnych refleksji. Nie wiem, czy będzie czas na to, żeby jeszcze jakieś inne też poruszyć. Proszę.
Halo? Proszę mówić, tak, proszę Tak, mówić jak najbardziej. Więc proszę zauważyć, gdy się patrzyło, oglądało te sceny z tej ceremonii zapalania świec chanukowych, jak się zachowywali obecni na tej ceremonii ludzie. A szczególnie mam na myśli stronę, nazwijmy to umownie, stronę polską. Otóż udział w ceremonii wzięli pracownicy kancelarii prezydenta pochodzenia żydowskiego. Przy tym nie chodzi tutaj o jakieś kryteria norymberskie, tylko oni sami wielokrotnie o tym mówili. Było tam 3 ministrów prezydenckich, wszyscy pochodzenia żydowskiego, zresztą zachowujący się w dosyć dziwny sposób, bo wszyscy jak jeden mąż trzymali ręce na przyrodzeniu. Mnie osobiście to nasunęło taką refleksję, że jakby dawali do zrozumienia, że nie chcą być po raz drugi obrzezani. No bo tak to wszystko niestety groteskowo wyglądało. I wreszcie proszę zauważyć, że ten obraz telewizyjny zawierał w sobie przesłanie, że po prostu w Pałacu Prezydenckim nie ma miejsca dla osób o innej narodowości niż ta wybrana. A jeżeli jest miejsce, to też dla przedstawicieli innych mniejszości narodowych. Proszę zauważyć, że już od kilkunastu lat, a w każdym razie na pewno od czasu, gdy prezydentem został Lech Kaczyński, skład kancelarii prezydenckiej jest etnicznie jednorodny. A jeżeli to nie są ludzie pochodzenia właśnie wiadomego, to są tam przedstawiciele, byli aktywiści Komitetu Obrony Robotników, są Ukraińcy, no i jest gorąca linia z Gazetą Wyborczą. I tutaj po prostu wracamy do tego fragmentu wystąpienia prezydenta, który mówił o tym, że nie mam przed sobą tego tekstu, gdyby pani doktor ewentualnie go zaczytowała, że w żyłach wszystkich nas, wszystkich Polaków płynie żydowska krew. Krótko mówiąc, ja tego nie przepisałam, ale tak tam było powiedziane, że już właściwie tak to jest w Polsce wymieszane, że nikt z nas nie wie, ile jest w nas. Tak. Każdy z nas ma część krwi żydowskiej i jest to też część tej ziemi, ta krew, tak tam było. No tak, ale o co tu wszystkim tym chodzi? No to przecież dlaczego się mamy sprzeciwiać projektowi POLIN? Dlaczego nam to nie odpowiada, skoro wszyscy mamy krew żydowską w sobie i że wkład w Polskę, w kulturę polską, w budowę Polski, w budowę innych aspektów naszej rzeczywistości, a także w uzyskaniu niepodległości, to wszystko, we wszystkim tym mają wielki udział nasi starsi bracia. Więc to przecież w tym wystąpieniu chodziło o taki przekaz, o takie przesłanie. I wreszcie kolejna refleksja, że w całych tych wszystkich medialnych zagrywkach, czy ja to nazywam machinacjach medialnych, chodzi o to, że po prostu projekt POLIN jest na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim miejscu kwestia odszkodowań dla Żydów. I wreszcie. Ale czy to nie jest jakoś tutaj połączone, ta kwestia tego, czy tak, bo proszę zauważyć, że te wszystkie akcje w Kaliszu, później oskarżanie nas przecież kilka dni wcześniej w kontekście Kalisza, prezydent Andrzej Duda powiedział wprost, że to, co się stało w Kaliszu, czyli ten antysemicki akt spalenia statusu kaliskiego, to jest barbarzyństwo, prawda? I czyli wpisał się po raz kolejny, już po raz setny chyba,
całą akcję oskarżania nas o to, że jesteśmy antysemitami, że Polacy są udziałowcami czy współudziałowcami w zagładzie Żydów podczas II wojny światowej i w związku z tym muszą odkupić takie swoje winy, wypłacając Żydom odszkodowania w wysokości na przykład 65 miliardów dolarów. Ale nie o to tutaj chodzi przede wszystkim. Przede wszystkim chodzi o to, żeby Polska, Polacy zgodzili się na realizację projektu POLIN na naszych ziemiach. A jak to ma w praktyce wyglądać, ten projekt POLIN? Ma wyglądać na to, że władze w Polsce mają przejąć właśnie ci, którzy żądają od nas wypłaty im odszkodowań. Proszę zauważyć, że już jest przygotowywana w Polsce, już pomijam już to, co powiedziałem przed chwilą, jaki jest skład kancelarii prezydenta i jakie my wykonujemy, to znaczy władza, gesty pod adresem Żydów. Niech to będą, prawda, finansowanie ich wszystkich antypolskich projektów. Niech to będzie zgoda na przyjęcie definicji antysemityzmu i wiele jeszcze innych rzeczy, których nie ma czasu na to, żeby wymieniać. I wreszcie chodzi o taką sprawę, że już jest prowadzona, używając języka, prawda, ich przygotowania do tego, kto ma być przyszłym prezydentem Rzeczypospolitej. Już, chociażby nawet przez tą całą imprezę w Pałacu Prezydenckim, już przekazuje się publicznie, jakie kryteria taki prezydent ma spełniać. Jakiego ma być pochodzenia, jak ma spoglądać na sprawy, prawda, polskie, stosunki z Żydami. No i wreszcie zauważmy, że jest prowadzona przecież intensywna akcja obrony projektu POLIN. Przykładowo, egzemplum. Czy naprawdę dzisiaj priorytetem władz jest obrona granic, czy granicy polsko-białoruskiej? Czy nie chodzi bardziej o projekt obrony POLIN? Bo czymże jest akcja, czy akcje pacyfikowania antysemitów, egzemplum Kalisz? Czym są kombinacje operacyjne z przejęciem masy niepodległości? Kiedy, czym jest to, że cała machina państwowa, więc aparat urzędnicy, media, policja, bezpieka jest zaangażowana w tropienie antysemitów, czyli w obronę projektu POLIN? Czym jest, czy naprawdę nie chodzi, chodzi dzisiaj o budowę muru granicznego z Białorusią? Według mnie bardziej chodzi o budowę POLIN, że te wszystkie wydarzenia na granicy są tylko pretekstem, które mają odciągnąć naszą uwagę od tego, że intensywnie, szybko, ale po cichu jest wprowadzany w życie projekt POLIN. Czy naprawdę chodzi o to, żeby nie wpuścić do Polski imigrantów, czyli tych nachodźców, kiedy w tym samym czasie następuje, i to w bardzo szybkim tempie, podmiana ludności Polski, bo z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień Polska jest zalewana imigrantami, imigrantami formalnie legalnymi, zarobkowymi. Ale czym to się różni z podmianą ludności, prawda, która jest już intensywnie wprowadzona w życie na zachodzie naszego kontynentu? I takie, wie pani, tego typu refleksje. Temat granicy jest dla pana takim tematem zastępczym, można tak powiedzieć. No mi się wydaje, że może nie tyle zastępczy, ale wykorzystuje się tą całą sprawę do tego, żeby przyspieszyć realizację projektu POLIN. Jeszcze inna refleksja, publicysty, no bo nie ukrywam, że w tekstach zamieszczonych w internecie taką tematyką się zajmuję. Dużo dyskutujemy, zajęci jesteśmy o tym, czy w Polsce jest Trzecia Rzeczpospolita,
czy jest próba budowania czwartej Rzeczpospolitej, a tymczasem po cichutku, ale systematycznie budowana jest POLIN, Rzeczpospolita Przyjaciół. To jest inny jeszcze termin pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale przecież termin odnoszący się do POLIN. Krótko mówiąc, no cały potencjał, cały aparat władzy jest wykorzystywany już od dawna w celu obrony projektu POLIN i nikt nie odjedzie od takiej konkluzji, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest głównie kwestia budowy POLIN czy obrony projektu POLIN. Proszę, no w każdym razie świadomie czy nieświadomie, ale w tym całym projekcie uczestniczą praktycznie wszyscy członkowie rządu. No bo jeżeli weźmy przykład Kalisza, czy wcześniejsze przykłady z kwestią zniesienia toastu z okazji urodzin Hitlera, prawda, czy tam wybicie szyby w synagodze w Gdańsku, a wymieniam te dwa przykłady, ponieważ wówczas bardzo zaangażował się w potępienie antysemickich aktów właśnie prezydent Andrzej Duda, czyli gospodarz imprezy chanukowej w Pałacu Prezydenckim. Proszę zauważyć, że wszyscy, jak się pojawia taka prawda, okazja do potępienia polskich antysemitów, to wszyscy jak małpki z pudełka wyskakują i krytykują polskich antysemitów. Każdy marginalny interes i incydent związany z antysemityzmem staje się zawsze... też specjalnie prowokowany, sterowany. Czy to nie jest część staje się sprawą wagi państwowej, wydarzeniem politycznym roku. Cała Polska musi żyć tym, prawda? Oczywiście ku rozbawieniu pomysłodawców całej kombinacji. Tutaj odpowiadam na pani pytanie czy uwagę, że po prostu oni odgrywają rozpisane z góry role. Tańczą tak, jak im gra orkiestra. No, orkiestra, powiem tutaj złośliwie, klezmerska orkiestra, prawda? I wszyscy jeden za drugim łapią taką przynętę, a oczywiście organizatorzy tej całej machinacji, oczywiście śmieją się i myślą już o tym, żeby podrzucić naszym rządzącym, a głównie panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, kolejną ustawkę, kolejną sprawę. Jeżeli to nie będzie, prawda, kwestia palenie kukły Żyda, no to się pojawi kwestia na przykład, że jakieś rasistowskie wystąpienie wobec świątawki ukraińskiej, a jak nie będzie w najbliższym czasie kolejnej okazji do tego, żeby wykorzystać naszych rządzących do posponowania imienia Polski za granicą, to się okaże, że na przykład procesja Bożego Ciała jest też antysemicka itd. itp. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz i mam nadzieję, że będziemy do tego wracać, gdyż tak jak pan mówił, temat jest bardzo naglący. Moim gościem był pan Krzysztof Baliński, były ambasador Polski w Syrii, autor wielu publikacji. Zachęcam państwa, żeby się zapoznać z jego książkami, jak i zachęcam do tego, żeby rozpowszechniać ten program, żeby dotarł do jak największej ilości odbiorców, żeby subskrybować ten kanał, kliknąć kciuki w górę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Do usłyszenia.